Sojusz Lewicy Demokratycznej nie mógł nie poprzeć dzisiejszego protestu, dlatego że jest to słuszny protest handlowców przeciwko zupełnie absurdalnym zapisom ustawy nakładającej podatki nie na supermarkety, na wielkie korporacje, które transferują zyski za granicę, ale de facto ustawa niszcząca polski handel, dlatego że te podatki w tych zapisach zapłacą przede wszystkim polscy drobni handlarze, handlowcy, przedstawiciele sieci franszyzowych, również takie sieci jak Społem, polskie sieci z polskim kapitałem. I te sieci upadną, dlatego że przy tych zapisach tej ustawy nie wytrzymują konkurencji. Dlatego tak jak Lewica zawsze stawała po stronie słabszych, po stronie pokrzywdzonych, po stronie potrzebujących pomocy, dzisiaj tej pomocy właśnie potrzebują drobni polscy przedsiębiorcy, drobni polscy handlowcy, bo Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, że będzie wspierało polski handel. A tymczasem widzimy po zapisach tej ustawy, że wraz z wielkimi korporacjami stanęło ramię w ramię przeciwko polskiemu handlowi, przeciwko polskim sieciom, przeciwko polskiemu kapitałowi, starając się tym podatkiem doprowadzić do upadłości. Zresztą upadłość właścicieli drobnych sklepów to również utrata dziesiątków tysięcy miejsc pracy pracowników tam zatrudnionych. Dlatego popierając również ten protest pracowników, liczymy, że te miejsca pracy, które mogłyby być utracone w przypadku konieczności zamknięcia sieci handlowych, zostaną utrzymane. To jest absolutnie słuszny protest. Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie mogło dzisiaj tutaj podczas tego protestu być. Ja rozdałem dzisiaj listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej do protestujących handlowców z wyrazami solidarności i poparcia dla dzisiejszych słusznych żądań zmiany tej ustawy, aby ona była naprawdę ustawą o podatku od prawdziwych supermarketów, a nie drobnych przedsiębiorców.